Witam Was tutaj, cześć, czołem Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek, bo już trzeci z City Skylines PlayStation 4 Campus. Mam nadzieję, że dzisiaj do kampusu dobijemy. Dużo pisaliście komentarzy pod pierwszym odcinkiem, bo z niego czerpałem teraz informacje, bo drugi dopiero co się opublikował, ale ciśnijmy tutaj dalej z kampusem, bo to jest to. Nema, tu mamy naszą magiczną kamerę cinematyczną. Czy ja jakoś mogę ją przewinąć, jak się prosi? Bo na PC... O, no, mogę tylko wyjść. Zmieniłem tutaj nazwę, tak jak prosiła jedna osoba. Tutaj jeszcze są trzy nazwy dla dzielnic, pewnie dzisiaj jeszcze będzie ich więcej, ale proszę bardzo, możecie pisać w komentarzach. No Rondo... czekaj, tu chodziło o to, żeby tutaj dookoła ten Bamba jeździł. No w końcu przejeżdża środkiem i już tak na razie zostawimy. Natomiast co jest ważne i ważniejsze oczywiście, to jak widzicie nasz park... nie ma parku. Po prostu nie ma naszego parku. No więc tym się teraz szybko zajmiemy, żeby trochę nasz park istniał, bo wiecie tam... Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, po prostu się City trochę, no, tak ciupkę, tylko troszeczkę oczywiście, przycięło. I efekt widzimy, jak cały czas widzimy. No ma. Tak, przy okazji sobie lepszymy tą drogę do może takiej drogi, bo taka gruntówka tutaj... Tak mało reprezentatywnie to wygląda. Przy okazji będzie oświetlenie. Nazwa dla miasta też się zmieniła, jak ktoś zauważy. I zapomniałbym oczywiście. Głosujcie, ankieta teraz się powinna wam pojawić. Jakiego radia będziemy słuchać, bo zapomniałem w jednym i drugim. Mam dwa radia do wyboru, ponieważ tylko dwa kupiliśmy teraz. Macie proszę bardzo albo Deep Focus, albo taki jak mamy teraz, tutaj leci Campus Radio. Głosujcie w ankiecie. Mam nadzieję, że zagłosujecie na któreś. Jeżeli nie, to po prostu będziemy zmieniać sobie powoli. Między jednym i drugim. Chyba. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, tak? No, mamy Bambaj, więc jedyne co teraz nam potrzeba, to jest rozbudowa miasta, a akurat to się chce dobić. To się akurat chce dobić, no, przyspieszmy sobie czas. I dajmy sobie tutaj tę naszą drogę. Tak, parkiem, żeby nie było, parkiem i pobocznymi rzeczami typu komunikacja będziemy się zajmować teraz w tym momencie, jak już nie będzie popytu na ludzi. Bo aktualnie póki jest popyt, to chce się tym zajmować. No ma, no i tak, tutaj widzę, że jest bardzo ładne połączenie z tym naszą dzielnicą przemysłową. Więc to jest z nim podłączenie. Okej, no ma, widzę, że trochę zbyt agresywnie tutaj chyba zakręciłem. Chociaż w teorii, okej. Nie, to nawet będzie lepiej. Jeżeli tu sobie zmieni taki ta droga. O, a stąd będzie jechać sobie taka droga. I ona się nie będzie się po prostu z tym łączyć. Dobra, nawet jest lepiej. No, mogę już włączyć play. No w teorii mogę włączyć play oczywiście. To tak, tutaj będzie sobie jechać. Okej, to sobie wykręćmy tą drogę jeszcze bardziej. Bo tutaj to będzie taka specjalnie dla przemysłu, tak, żeby tutaj taka autostrada. Tam tutaj zbytnio nie wjeżdżał w dzielnicę, ale żeby mimo wszystko był, bo musi być. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo, mamy ładne podłączenie. Jest połączenie tutaj też tylko drogowe, więc jest ładnie. I prądu oczywiście też nie ma. No, to tak, prąd sobie podepniemy odtąd. Tak, co nie? No. Dobra. Jakby ktoś się zastanawiał, w ten weekend nie pojawi się żaden nowy odcinek z Metra Warszawskiego. Mam w planie, w sensie, mam nagrany, muszę go jeszcze zmontować, ale niedługo się naprawdę pojawi. No. Musicie tego chwilę poczekać. Co jest z prądem? Aha, się usunęły budynki. No to tak dalej. Więc tak, poczekajcie chwilę i się niedługo po prostu powinny pojawić te odcinki z Metra kolejne. Natomiast teraz jeszcze po prostu nagrywam jedną zupełnie nową serię na kanale, której się nie spodziewałem, że się pojawi kiedykolwiek na kanale. Ale jednak, nie, to nie jest Minecraft. Minecraft będzie później. Ale... Tak, takie tutaj się wydarzyły rzeczy, że się po prostu pojawi. No bo tu sobie zrobimy taki, o, taką drogę. Specjalnie jest gruntowa, żeby nikt tym nie robił sobie skrótów, co nie? Oczywiście. Wszystko jest zamierzone co więcej. No ma. I stąd tutaj. I dajmy, abyście się mogli teraz tutaj wszędzie budować. I gitu. Dobra. Tutaj nad wodą oczywiście też się możecie budować. Czyli póki co akurat możecie się wszędzie budować. Dobra, tak, tutaj się nie podobiły światła, to zaraz je usunę. Co nie? No właśnie. I sklepiki też by się przydało już jakieś tutaj wrzucać. Też oczywiście tutaj właśnie tak jak możecie myśleć w tą dzielnicę chciałem powrzucać też trochę
Więc właśnie tym się teraz tutaj pozajmuję. Głównie przy dużych ulicach chcę wrzucać sklepy mimo wszystko, bo one tak jakoś tutaj mi bardziej pasują. Nie wiem nie czemu, ale takie też. Dobra, tam jakieś nawet możemy sobie wrzucić. Tutaj taki jakiś trochę większy. No tu wiadomo, akurat teraz jest prąd, jeszcze się ciągnie, ale za chwilę już będzie coraz lepiej. Dobra, tak, edukacja. Mamy dobrze z edukacją jest. No dobrze, bo tak ten dodatek tutaj powinien być tutaj dobrze rozwijany. Przemysł by się dalej chciał zbudowywać. Aha. Tu możemy im zrobić taką drogę, bym powiedział. No, ktoś tu może się jeszcze pobudować. Tak, tu im też zrobiłem wyjazd, nie wiem czy to było na live. To było na odcinku, na live. W ogóle jak tam korzystają ludzie z naszego pomaju? I zaraz, świetnie. A, całkiem nieźle. Nie jest taki źle, ale też jest całkiem dobrze. Czyli był im potrzebny, ale... Ale nie jest tak, że trzeba teraz zwiększyć nakład w ogóle na jego jeżdżenie i w ogóle jest tak, ja. To dobrze. Znaczy, lubię jak ludzie korzystają, walą do bombajów drzwiami i oknami, tak? Żeby nie było. Ale jeżeli tego też nie ma, to też nie ma tragedii, ponieważ mimo wszystko czasami też jest dobrze, jak jest spokojniejszy transport publiczny, a nie tak jak w Warszawie w godzinach szczytu próbujesz się wcisnąć do bombaju czy do metra na centrum. No, więc no. I tutaj stąd też sobie się zrobili dojście, żeby mogli po prostu sobie chodzić pomiędzy dookoła tego ronda. Właściwie dookoła tego ronda to byłoby idealnie takie przejście górą. Ale aktualnie tutaj tak są te przejścia dla pieszych i nie ma dużego ruchu, więc może być tak jak jest. No bo tu mają taką ścieżkę dobrą jak chcą. Bardziej sobie zrobić na skróty czy coś. Dobra, no to tak, ogólnie całkiem nieźle tutaj się tego zwijemy, bym powiedział. Tutaj może bym to pociągnął jeszcze tą ścieżkę. O to, że tu by sobie ona o gdzieś tutaj skręciła. W ogóle zapomniałem o tym, że Detroit ma tutaj się niedługo pojawić. No to się pojawi niedługo. Tylko tutaj ten kampus teraz się pojawił znikąd właściwie. Jak dla mnie kampus teraz się pojawił tak znienacka, że ja byłem bardziej zdziwiony niż pewnie wy. No mam to tak. Tutaj i tą część, to już od razu wam mówię z góry. Ten cypelek to są będą akademiki naszego uniwersytetu, tak? Bo pierwszy jest chyba uniwersytet po prostu zwykły, tak. I tu będą właśnie akademiki naszego uniwersytetu, więc tutaj na razie nie będę tutaj zbyt dużo wciskać. Tak, zaraz jakieś parki byśmy mogli też pożyczyć i tym parkiem mieliśmy się zająć. O, dokładnie. Dobra. Okej, tak. I tutaj, tu będzie ta zajezdna. No jeszcze teraz pomyślę, jak ją tutaj wrzucić. Byłoby miło, gdyby ona tutaj była właśnie schowana w miarę. Okej, jest ładnie schowana. Świetnie. I dookoła niej mogą się budować handle. Po to, żeby po prostu zajezdnie, bo mimo wszystko zajezdnie są niestety gdzieś głośne. No, a tu sobie zróbmy ścieżki dla pieszych. Wiadomo, że pieści lubią chodzić. Okej, czekaj, jeszcze raz. Let's try another time. Okej, dobra, tutaj ładnie, tu ładnie. Tam będzie się jakieś podłączenie, na pewno będzie. Natomiast tutaj sobie musimy po prostu zrobić dojście. Okej, chyba że tak się zrobi, to nie. To w ten sposób mi się nie podoba. Dobra, ja może stąd tak zmusę. Okej, stąd się podłączyło ładnie. No ma tak, żeby po prostu mieli jakieś dojście i żeby mogli chodzić. Przy okazji, jak pieniądze się zbierają, to mogę im ulepszyć powoli też ulice wszystkie. Bo mimo wszystko gruntowe to nie daje. No ma, z tej strony już jest na to, że jest całkiem nieźle poulepszane. Teraz tutaj jeszcze trochę będzie tego trochę więcej poulepszać. I oczywiście, a widzę, że zapomniał o czym? O wodzie. Bo kto by pamiętał o tym, że ludzie jacyś tam chcą mieć jeszcze wodę. Dobra. Macie wodę. Proszę bardzo, woda załatwiona. Wy też nie macie wody. I przemysł się coraz bardziej chce budować. No ma, to dajmy, żeby tutaj się dalej budował tutaj wzdłuż tej drogi. Tak, bo tutaj ta stajka, żeby nie skręcać jeszcze w przyszłości. A co nie? Ale póki co nie wiem jeszcze jak to będzie mniej więcej wyglądać, tutaj z tą stroną i tak dalej. Więc aktualnie można nawet coś takiego zrobić. No ma, zróbmy parki. Okej, chwila zapisuje się. I wy też nie macie oczywiście wody. No, irytujące. To jest najbardziej irytująca rzecz w City Scanners. Mogli po prostu zrobić, że mają zawsze wody czy cokolwiek. Ale nie, musisz im cały czas ściągnąć tą rurę.
Dobra. I tutaj możemy pociągnąć też, żeby mogli się kawałek budować już nasi ludzie. Dobra. Tak, jeżeli dzisiaj zaczniemy kampus, to oczywiście dzisiaj do kampusu puszczamy Bambaja, żeby nie było. Bo to są rzeczy ważne i ważniejsze. Parki. Tak, trzeba im tu powrzucać jakieś parę parków. Proponuję tutaj postawić im Park Paradox, bo to jest jeden z lepszych parków. I taki kort tenisowy, bo on dużo daje, a jest też nie jest aż takich wielkich rozmiarów. O, może nawet gdzieś tutaj. Nad wodą też chyba jeszcze nic nie możemy postawić nad wodą, co nie? No nie możemy. No dobra, no to jak nie możemy, to nie. Plac bym tu jeszcze im wcisnął mimo wszystko. To może plac gdzieś tutaj im wrzucimy. Okej, okay, dama, proszę bardzo, i się cieszyć. Dama, tak, ogólnie całkiem nieźle tutaj się zaczyna, jak na początek to nasze miasto. Tu jest naprawdę całkiem niezła droga do tego przemysłu, jeżeli chodzi o dojazd. To jest naprawdę prawie, że ideał. Tu zrobimy drogi jednokierunkowe przy okazji. Tu będzie takie rondko, zrobimy. Po to, żeby tutaj po prostu to lepiej trochę funkcjonowało. Okej, nawet się dobrze w kierunkach poustawiało. I tutaj sobie dociągniemy... Nie zmień kierunki. Tu, o, tu, dotąd, o. Żeby był po prostu dojazd, jakby coś. Nawet dotąd. Bo jeszcze poprzecznych nie ma, co? Nie. Niestety tych dróg... Te drogi się niestety późno pojawiają, a są dosyć bardzo ważne. No, tu się to podłączy i będzie idealnie. Dobra, nasz park. Tak, bo park jest niby, ale tak naprawdę go jeszcze nie ma. No, tu dajmy sobie kolejne wejście i te wejście oczywiście sporadycznie, tak? No, no i stąd, bo tutaj jest wejście, będzie szła sobie ścieżka. No, tutaj jest taki klip. Tu jest taki ciekawy klip. Okej, no ma to jakiś taki ciekawy klip. Jedna ścieżka pójdzie górą oczywiście, tak? Bo tam będzie sobie schodzić akurat. I na plaży, żeby nie było... zmianę możliwości... czekaj, gdzie są ścieżki? O. To jest zmienione na taką drogę. Też tamta o wiele ładnie wygląda, bo się świeci. Czekaj, mamy wszystkie drogi. Tam bym może najbardziej mi się podobało właściwie. Tak, no bo to jest plaża, to wiecie, też ja tutaj nie chcę, nie wiadomo co wrzucać. Napiszcie w komentarzach, jaką sądzicie, żeby zrobić taką miejską, betonową uliczkę, czy taką ładną, przyjazną naturze, właśnie taką gruntową, to tutaj będzie po prostu się ciągnąć dookoła tego wszystkiego. Napiszcie w komentarzach, co jestem ciekawy, co sądzicie. Najwyżej po prostu to zupgrade'uję do takiej. No. No i tutaj się to będzie się ciągnąć. No i powiedzmy, że dotąd. Dojście będzie oczywiście normalne, tak? Czyli takie. Czyli jakiś tam beton minimalny będzie, ale to minimalny. No nie jest złe to radio, się na początku tak zastanawiałem właściwie, co to jest. Okej, wbiliśmy 3 400, dobra, dobrze idziemy dalej. Jest obszar kampusowy od 5000, no to znaczy do niego lepsze dojdziemy. Możemy jeszcze specjalizację wycieczki autobusowe, specjalizacja turystyka, o, turystyka się pojawiła. Targi książek, tak, to jest coś, co jest fajne. Zastanawię się, może w jednej z dzielnic zrobimy targi książek. Bo to jest jeden z fajniejszych przepisów, który mi się spodobał. Związki zawodowe, no chyba, nie? Autostrady, drogi wszystkie, no, drogi wszystkie, autostrady wyciszone, no to będzie co postawiać. Nowe parki, służba drogowa, no bo to jest coś, co trzeba niestety postawić. Nowa elektrownia, średni magazyn, szpital, duże budynki się pojawiło. Czekaj, to jak tyle się pojawiało, to czy mi się wydaje dobrze, że... Nie, tutaj się jeszcze nie pojawiło. No może i dobrze. Dobra, no i tu dzięki temu, że możemy wyciszyć, to teraz trzeba to wszystko wyciszyć. Ale zanim to, dajmy sobie naszą służbę... Zanim to, zróbmy płatny wjazd do miasta. Za chwilę. Nie, mimo wszystko na razie chcę, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali z Szentliową, więc póki co nie będziemy aż tacy okrutni dla nich. Natomiast tutaj jest idealna uliczka dla tej naszej służby drogowej. Tu nie, oczywiście nie będzie podłączenia, tak? Sobie zrobimy ścieżkę. Taką nawet zwykłą. O! Co nie? I tu sobie postawimy właśnie nasz... czekaj, gdzie on jest? Tu!
naszą służbę. O! Tu widzę, że nawet można ładnie nią wyjechać. To idealnie. Czekaj, czy jak... Nie. City Scanner jest na PS4 też tak chyba nie jest idealne, żeby tutaj dało się to jeszcze... Czekaj. No cześć. A tam gdzie się nie da, to zrobimy to z jakiejś rzeczy. Daj to. Okej, dobra. Zobaczcie, jak ładnie się tutaj jest to ułożyło. I tu sobie postawimy jedno... Nie, jedno z moich ulubionych drzewek, czyli jest... Czyli sekwoje. Zobaczcie, jak to ładnie zaczyna wyglądać. Ojojoj, tu jest naprawdę duży duch pieszy. Nie wiem, czy oni idą do Bombaju. Czy to, że po prostu Bombaj nasz tak... No on tak przejeżdża, ale tak właściwie to my powinniśmy go puścić. On tu jedzie tędy. A wiecie, idealnie byłoby, gdyby wjeżdżał teraz tutaj tą drogą i jechał tędy i tu do przemysłu wjeżdżał. No. To byłoby dobre. Ewentualnie możemy zrobić drogi jednokierunkowe. No nie wiem, czy aż tak bardzo się chcemy w to bawić. No ma, tu sobie puścimy Bombaj już niedługo. W sensie on tam będzie przez te dzielnice wyjeżdżać i tutaj do tego handlu. I później do kampusu będzie dojeżdżać. Tak, to jest dobry pomysł. No, ty nie masz jeszcze prądu, bo tutaj do ciebie jeszcze nie mogą ludzie się budować. Ale to się właśnie w tym momencie zmienia. Tylko trzeba dociągnąć wodę. I nasz park aktualnie jest pewnie wspaniałym parkiem, ponieważ ceny są odjechane. No ma, to sobie zmienimy ceny. Po drugie dajmy przepisy, czyli to jest park główny. Kampania tylko na park główny. Zakaz fajerwerków, bawimy się i nocne wycieczki. Dobra, moje ulubione przepisy, tak? I teraz możemy poustawiać, czy jakieś takie jedne z ważniejszych. No, czekaj, to sobie byśmy postawili, może trochę dalej. A nie, nie można... Nie mogę kręcić po tej aktualizacji budynkami. To jest po prostu do kitu teraz park life. Teraz do kitu jest naprawdę cały park life. No a tutaj przy wejściu by się przydało oczywiście taki punkcik. To przez to, że nie mogę nie kręcić, tam teraz będzie taki odjechany tutaj na stylu, tak jak mówię. A jak go postawię tak tu, to pewnie będzie, że jest niepodłączony, no właśnie. Teraz jest, że nie ma dojścia. No, widzicie, dlatego aktualizacje są fajne, póki są dobre, a w City Scanner jest rzadko jest, żeby było bez błędów wszystko. Oj. Zatki. Dobra, tu sobie byśmy postawili... Może tutaj. Trzeba do toalety, bo toalety mimo wszystko na plaży, oj tak, na plaży. Myślę, szkoda... A, Boże. Teraz tak będzie mnie cały czas się denerwować. Dobra, to sobie to podłączymy. Okej, trzeba z tej strony. Tak, widzicie, niby nie ma znaczenia, a jednak ma znaczenie. Bo ten drut idzie i nam stanął. No a tu sobie damy kolejną toaletę parkową. Proszę bardzo. Natomiast ludzie się chcą dalej budować, więc to jest nasz priorytet dzisiaj. Więc tym się teraz zajmiemy. Tak, mamy dużo pieniędzy. To dobrze. To bardzo dobrze. To tu damy sobie kolejną część właśnie naszą taką uliczkę. Tak, właśnie, trzeba wyciszyć autostradę, ale to za chwilę zrobimy. Dużo tam się dostaliśmy, więc dużo rzeczy teoretycznie możemy zrobić teraz. Okej, tutaj i tu będzie jakaś jedna uliczka dojeżdżać tam. O, mamy te drogi przecież wszystkie teraz, to tak, to tu będzie oczywiście dowodowa. Tak, to będzie ulica dowodowa. Dzięki czemu tutaj gdzieś tam będzie się łączyć to z czymś. Stąd będzie właśnie tutaj, gdzie będzie ten wejście na górę. Będzie, o, tutaj taka uliczka się rozciągać. Taka ślepa, ale będzie. Druta chyba możemy już usunąć. No chyba na pewno. I się już robi oczywiście znowu noc. To jest akurat, to jest, w sensie, ja lubię grać na to, żeby był cykl dnia i nocy, ja mogę to sobie wyłączyć, jak widzę. Ale według mnie tak bez tego cyklu, tak trochę, no, tak trochę nudno jest. Się nie zmieniają, nie zapala się całe miasto na noc. A tak coś się dzieje. Proszę bardzo.
macie dojście, więc tutaj macie dojazd. Teraz tutaj trzeba jeszcze dojdzie. No ma tutaj. To powiedzmy, że tu dojedziesz i tutaj sobie tak. Tu sobie zjedziesz w dół. Będzie podłączenie pomiędzy jednym i drugim. Okej, nie ma, jest podłączenie, świetnie. Tutaj sobie dojście zwykłą tam. Bo zwykłe mają to do siebie, że są mniejsze mimo wszystko, dlatego dużo też z nich korzysta czasami. No, tu na przykład jakiś skandal mógł być. O, ciekawe. Ojej, dobra, bardzo się chcą budować. To tutaj tylko zabierz, żeby mogli się budować na pewno. O. I dajmy, żeby się wszędzie tutaj nasi ludzie mogli już budować. Zawsze lec. Przy okazji to powinna być chyba nowa dzielnica. Czekaj, pokażę, jak to jest z dzielnicami. Tak. Tą sobie tutaj dociągniemy, a aż dotąd. Tutaj widzę, że wody. O nie, wody nie mają. Natomiast tutaj sobie zrobimy tutaj. Tutaj jest taka pomiędzy tymi autostradami i drogami tymi dużymi. Zrobimy sobie taką nową zupełnie dzielnicę. O. I sądzę, że powinno być takie ciekawe. No ma, widzę, że się pojawiają na tych ludzie, więc jest dobrze. Fajnie, dobrze. Cool. Zaś tutaj, o, tam się to ciągnie dalej jeszcze. Więc tutaj sobie dociągniemy, o, żeby się ciągnęło dalej. Dobra. I wy chcecie wody. Ciach, ciach, w ogóle coś ze śmieciami, dobra. No tak, może jeden recykling tutaj. Może w sumie nie wydawać wszystkiego. To jest dosyć logiczne. Te centrum recyklingu mają o wiele mniejszą wydajność niż normalnie, więc... No a tutaj widzę, jest problem, bo tu będzie pewnie brakować komuś. Ale ogólnie jest naprawdę całkiem zacne. Dobra. Tu sobie zrobimy przejście. O. I tutaj stąd będzie też dojście do innej części. O tak tu. A poczekaj. I o tak. Poczekaj. Tu wykręcasz. I tu dochodzisz do tego miejsca. Dobra. Dobra, to jest całkiem nieźle. Ludzie się budują. Ile mamy już minut odcinka? 22 i my cały czas nawet nie dobiliśmy do kampusu. Boja wykrywająca tsunami. Nie, to nas nie interesuje, bo tutaj nie ma. O, fajerwerki! Znaczy ma, macie fajerwerki. One są tutaj z tego kosza? Tak, są z tego kosza. No, to zobaczcie, tutaj sobie mogą dojeżdżać. I z tego co widzę, jacyś ludzie już tutaj do niego przychodzą, do tego parku. No, nie zadawię na siebie jeszcze. Mogę trochę podnieść to. Ale jak poustawiamy więcej budynków i więcej drzewek, co jest dosyć ważne, to będzie na pewno tutaj więcej ludzi. Nawet my tutaj chcieliśmy dociągnąć wody. Ale nie będziemy mieć tak prądu, więc... jest taka pół zabawa, ale zawsze coś. Jeszcze bulwary, o. Powiedzmy, że są już zrobione. I teraz na przestrzeni całego parku tutaj trzeba coś podrzucać. Coś jakiś... A zacznijmy od czegoś najprostszego, czyli od toalet. Co jakiś czas po prostu musi być toaleta, żeby ci ludzie mieli gdzie pójść. Tu akurat będzie jeszcze punkt informacyjny. Bo jak przy wejściu, tak. Wejście chociaż w teorii tego wymaga. I klop, proszę bardzo. A, tam się ucieszyli. Tu jest kolejne wejście. No, to przy wejściach zróbmy po toalecie. Dobra, tutaj macie toaletę. Tu jest jeszcze jedno wejście, ale tu sobie... Tak, to jest właśnie woda. Ja to wiedziałem, że to jest woda i tutaj... No, tu sobie tak postawimy to. Chociaż właściwie tutaj powinien być punkt informacji, bo to jest daleko od wszystkiego. I to. No dobra. Tak, i my właściwie nie mamy tutaj zbyt dużo rzeczy do poustawienia. Mamy taki plac, można być jeszcze gdzieś. O, właśnie, tutaj tu jest jedno wejście, nie podłączone jeszcze, o. No tak, podłączenie energetycznego. Bo chodzi o tego. Dobra, tutaj nie ma na razie jeszcze dużo miejsca na takie place i tego typu rzeczy. W sensie tutaj jeden można by postawić. Okej, nie ma. I tu sobie jeden postawimy. I na razie to tyle, jeżeli chodzi o nasz park. Bo żeby tutaj ten miał zasilanie, to trzeba już trochę pokombinować. A później będzie więcej tych gadżetów, więc będzie o wiele lepiej. Dobra, na razie nie będę tego zalecać oczywiście, bo to nie jest moment na tą chwilę. I co tu się dzieje?
Mieszkańcy chorują. Pokaż swoją przepustowość. Okej, dużo pacjentów jest. Przyjęci w tamtym tygodniu. 4. Karetek macie za mało. Okej, dobra. No jest to już trochę większe miasteczko w sumie, racja. No to postawmy tutaj, bo tu jest najdalej jak można, może być coś aktualnie naszego miasta. No i powiem wam, że za chwilę naprawdę będę myśleć bardziej stanowczo o tym Bombaju, bo tutaj się średnio to zapowiada, żebyśmy dzisiaj tutaj się zajęli tym kampusem. Zresztą w kampusie też nie chciałbym robić żadnych dróg tych naszych takich. O, więc najprawdopodobniej tutaj droga sobie tak wykręci, będzie jakiś tam dojście do tego kampusu czy coś, ale tutaj sobie, no, tutaj od tego parku będzie sobie tak wykręcać. I tu sobie zjedzie dalej i tu będzie sobie się kręcić dalej. O. No to jest chyba najprawdopodobniejsze, do czego on prawie nie będzie. No i tak, ta droga jest jedna z główniejszych, więc ona będzie z rowerami. Właściwie tutaj jest ten park. A, tu jest park, dobra, to do parku. Do parku włazicie, jeżeli chcecie jechać rowerem. Tutaj możemy wrzucić wam już rowerowy. Tak. I ogólnie takie właśnie długie ulice bym wrzucał na rowerki, bo oni mogą wtedy tutaj ładnie tutaj nimi omijać wszystko. Więc tak, też macie tutaj taką autostradę rowerową, bym powiedział. No na razie do tej drogi, którą też sobie na razie... Dobra, tą drogę... się zastanawiam, czy puścić Bamba i prosto przez tą drogę, czy nie wrzucić tutaj sobie, wrzucić tą dzielnicę. No przydałoby się. Tylko tyle, by tu w ogóle ten prawej mógł jechać. No dobra, widzę, kiedy będę mógł jechać, to tak. Nasz Bamba będzie sobie jechać odtąd. O. No i tutaj zaraz wam powiem, jak będzie jechać dalej. Tutaj zaraz weźmy, tutaj będą już drzewka. O. O, więc żeby było ładnie. Tu jest multum ludzi w ogóle, tylko wam powiem, tu jest naprawdę dużo ludzi. No teraz te kładki dzisiaj może już nie będę robić, ale trzeba mnie je na pewno zrobić. Zaś tutaj właśnie trzeba ulepszyć te drogi, ponieważ takie gruntowe to nie... Nawet na zaciszu już są takie drogi, więc no, tak trochę nie wypada. Tutaj sobie zrobimy rowerową, na przykład. Bo tutaj będzie idealnie pasować. O, no się cieszą, widzisz. Z tego co widziałem, się nawet cieszyli. No to dobrze. Tu. O tych kamień. To było dobre, w sensie nie dobre. Nie dobre ze strony gry, oczywiście. Powiedzieć, że ja tego nie wstawię, żeby bez wyburzenia tych budynków, nie? No nie. No ale jak najmniej oczywiście. Zaś stąd będzie jechać sobie tutaj o naszą trasą rowerową, bambajową, torowiskiem. O tak, i tu sobie będzie w to wjeżdżać. Czyli gdzieś tak, no powiedzmy tutaj, żeby sobie, o. I tu będzie sobie skręcać. Dobra, to jest... To całkiem nieźle wygląda. Nasz park wbił kolejny poziom! Nie zadawię na siebie. Ale wbił kolejny poziom! Jej! Cieszymy się. Ludzie są na minusie. Co jest? Czemu są ludzie na minusie? Ludzie zaczęli umierać, czy co? Czy my tam coś kręciliśmy teraz, to może o to chodzi. Ja, no mamy wodne atrakcje, to coś dla nas. Będę szczery. To co akurat na tej, tutaj, w tym parku, to naprawdę jest coś dla nas, więc ja tutaj sobie tego już trochę powrzucam. O, proszę bardzo. Macie, chodźcie, korzystajcie z tego. Możecie sobie patrzeć z różnych perspektyw teraz. Dobra, tutaj sobie damy takie. A, i głównie tylko to się pojawiło, no dobra. W sensie to sobie wyrzucimy i zamiast tego sobie wrzucimy o nasze szachy. Dobra, to tak, sądzę, że park już został naprawdę całkiem nieźle sfinansowany. Co jest z prądem? Prądu nie ma, bo prądu nie ma. A nie, bo spadła temperatura dosyć mocno. To bym powiedział, że naprawdę mocno spadła ta temperatura. Tak, tu się zastanawiałem, czy tego nie ulepszyć jakoś specjalnie.
tutaj sobie na pewno to zrobimy, tak? Tu, tu, tu drzewka, tu też drzewka, tu też drzewka. O, jak się cieszę na te drzewka. Miło mi to widzieć. Zaś tutaj, a właśnie będzie sobie taka dowodowa dojeżdżać. A, i tutaj w ogóle coś wywaliło. Tu coś w ogóle wywaliło ludzi z tego miejsca. No to tak trochę dziwne. Zaś tutaj, tak, tutaj handel się buduje dalej. A tutaj, no właśnie, dajmy, żeby się budowali. Dajmy, żeby się aż budowali dotąd, na razie. Natomiast, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Natomiast tutaj, o, od tego miejsca sobie usuniemy ich, bo tutaj będzie nasz kampus. I jak będziemy mogli postawić kampus, to po prostu tutaj zaczniemy ich wrzucać. No, to będzie dobry pomysł. Dobra, tak, ci cały czas nie mają zasilania. No trudno, trudno, dopóki nie wybijemy kolejnego poziomu w parku, oni nie będą mieli zasilania. No ma, jak puścić ten bambaj? Bo możemy puścić sobie albo tu. No a puśćmy sobie tutaj, żeby zakręcił ostro, bo tutaj jest ta szkoła, to do szkoły będą mogli dojechać coś. No, to jest dobry pomysł. I stąd tutaj będzie sobie przejeżdżać tutaj prosto. Jakby coś będą mieli podłączenie, tak. Natomiast jak dalej to będzie wyglądać, to już za chwilę zobaczymy. Tutaj, tutaj, tutaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. No, całkiem teraz będzie tutaj zielono. Dzięki tym naszym ulepszeniom. Chyba większość już dróg została ulepszona, jakbym powiedział. Tutaj wy nie macie jeszcze tego. Pociągnijmy może sobie trochę jeszcze na prąd. Bo miasto się robi coraz większe, ale zimne są te noce. No. Dobra, ponieważ jest mało czasu, a właściwie już jest po czasie, zapraszam was na timelapse, wtedy ja tutaj będę czekać na to, aż dobijemy do kampusu. Tylko po to, żeby do niego dobić. Więc proszę bardzo. Timelapse. No, jak widzicie, nasz park wbił w końcu poziom trzeci, ogólnie całkiem nieźle się sobie tutaj radzi. Jestem coraz bliżej do bicia, właściwie to jest kwestia paru sekund, więc nawet dobrze, że już nie wyszedłem z timelapsa. Nie wiem, ile widzieliście timelapsa, bo dosyć długo już tutaj gram, więc tak, dosyć długo bym musiał już na to uzbierać. To na pewno sobie nasze tutaj te, to możemy poustawiać w niektórych miejscach. A na przykład tutaj jest taka fajna miasteczka. O, tak. Tak, żeby nie było, tutaj ten park będzie jeszcze tam kiedyś pewnie dalej szedł. Jest! Biliśmy 5000! Bambu! Proszę bardzo, nowy kawałek ziemi, obszar kampusowy, zaraz wam postawię, bo nie wiem, czy gdzieś tam zrobiłem już na jego miejsce. Metro! Stadiony sportowe, to będzie później już raczej.
obszar kampusu Politechniki, czyli mam pierwszą Politechnikę. Okej, dobra, niech będzie. Cluster IT, wypoczynek, nacisk na edukację, automatyczne. Właśnie, mieliśmy zrobić targi książek. Darmowa edukacja, no chyba nie. Studencki opieka, kampania reklamowa. AIDS. AIDS. Okej. Okay. Wsparcie dla fanklubu, darmowe posiłki. To z posiłkami, nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł. Ścieżki, politechniki, okej. Okay. I parę budynków, stacje metra, tutaj mamy te latające. Uniwersytet, duży magazyn. No dobra. No ma, dużo tego dostaliśmy. I tak, zanim przejdziemy do tego, bo ja zapomniałem. Tak, tutaj postawiłem bibliotekę i dlatego już tutaj postawiłem bibliotekę. Damy ten przepis, czyli targi edukacji dochodowa. Edukacja, co to jest? Wszystkie placówki oświatowe mają charakter komercyjny, a studenci są zobowiązani do płacenia czesnego. Koszt utrzymania budynków oświaty minus 50%. Koszt mniejsze zadowolenie mieszkańców. Mogę później kiedyś to zrobić. Na pewno nie byłoby aż taki zły. Ale fajnie, fajny przepis, powiem tyle, fajny przepis. Natomiast czy tutaj mam jakiś nowy pion ochrony? Czekaj, na pewno było coś. Przemysł 4.0, nie, to jeszcze daleko od nas. No dobra, na razie nie ma tutaj nic specjalnego. Na pewno targi książek tu włączyliśmy, więc tutaj będą się działy jakieś tam różne atrakcje. Tak, tutaj bambaje będą dojeżdżać, jak widzicie, to są dwie pętle, tu jest jedna, druga. Tu będzie dojeżdżać z tej dzielnicy handlowej, tu z dwóch stron, a tu będzie jechać na tą stronę. Natomiast to jeszcze jest dalsza przyszłość. Zacząłem to właśnie tutaj teraz wyciszać wszystko. Całą tą autostradę, więc tylko wyciszę sobie do końca. Duży popyt jest na ludzi. Ja trochę popracuję przy tym mieście, oczywiście nie tam też zbyt dużo. Natomiast po co... Nie gadaj. To nie może być jednocześnie obszar kampusu i parku. O Boże. No to trudno. Tak? No nie, no nie. No dobra, no to tutaj będzie jakiś... Jakoś to jeszcze wykmanimy, co tutaj zrobimy, ale no trudno. Dobra, to tak, tutaj będzie oczywiście kampus, tutaj tak, to jest już teraz też teren kampusu. No i tutaj to będzie tak mniej więcej ładnie wyglądać. Budowanie schronów, no chyba nie. I mamy pierwszą Politechnikę, czyli postawiamy sobie tutaj ładną... Ciach! Oto i budynek Politechniki, no zobacz, to wygląda jak w Atenach. To w sensie wiecie, o co mi chodzi, ale... No ma, i tutaj trochę nam grunt podskoczył. Dobra, to tutaj sobie to wyrównajmy. Czekaj, ten grunt tutaj nie mogę go jeszcze zdjąć, powiesz mi. Ja nie mogę. Czekaj. Serio on tak zawsze wygląda? Nie, tutaj się... Aha, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Trzeba wyburzyć te drogi. Stawiamy go jeszcze raz. Tak, w ogóle on powinien być... Środek tu, tej drogi to jest tu. No to go przesuńmy. Tak, tylko te ścieżki, to wszystko tutaj jest poustawione trochę inaczej. No, no to środkiem. To sobie dostawmy tak jak to było przed chwilą. Tak, bo są te ścieżki tutaj trochę po prostu zrobiły te problemy. Podłączmy was. Proszę bardzo, kampus podłączony. Mamy tutaj kampus nasz wspaniały. O, jest. A, poczekaj, zróbmy to, żeby to ładnie wyglądało, bo się po prostu nie dogadamy. A przy kampusowy wymagamy. Przesuńmy sobie tutaj ten obszar kampusowy na razie tylko na chwilę, żeby po prostu to ładnie wyglądało, bo nie zostawię was z czymś takim, że ja widzę, że coś takiego tutaj zostawił. No nie, no chyba nie. Co, on musi być cały w obszarze kampusowym? Ja nie mogę. Ja nie mogę, co za zły budynek. W ogóle on jest ogromny tak poza tym. A, to nie jest obszar kampusu, no tak. Tak, ciekawe czy da się zrobić, żeby kampus, obszar kampusu jednocześnie był parkiem. No zobaczymy, to jeszcze się zobaczy. No was, zaraz zobaczymy, bo mam na was ankietę jeszcze jedną w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, na co z niej skorzysta oczywiście, to jest inna bajka. Natomiast tak, trzeba wyglądać tutaj po prostu ten teren. O, od tego poziomu na takim równym, dookoła tego tu musi być po prostu cały równy teren i w takim wypadku tu będzie to po prostu ładnie równo stało, a nie tak jak to wyglądało jeszcze właśnie przed chwilą. A, przestawiamy ciebie tutaj. Ładnie wygląda? No, w końcu. Więc proszę bardzo, mamy kampus.
Z końców dopiero dzisiaj w odcinku, i to jeszcze z timelapsem, co trochę mnie tutaj, no właśnie, jeszcze zwolniło mnie tutaj. Dobra, to tak, głównie kampusem to będziemy się zajmować oczywiście w kolejnym odcinku. Dzisiaj żadnych budynków co do kampusu nie będę tutaj dostawiać. Nie ma takiej po prostu mowy, bym wręcz powiedział. Natomiast jedno, co dzisiaj sprawdzimy co do kampusu, poza tym, że puszczę Bamba już później, to tak, na razie tutaj nikogo nie ma. Natomiast co mnie interesuje, to jaką badanie robimy. I teraz powinna się pojawić jeszcze kolejna ankieta. Czy robimy rzemiosło, turystyka i cholektorstwo, czy IT oraz inżynieria. Głosujcie w ankiecie na który, jeszcze raz, rzemiosło, turystyka i hotelarstwo, IT oraz inżynieria. Nie potrafię tego słowa wymówić. Więc proszę bardzo, głosujcie w ankiecie. Poza tym darmowe posiłki im tutaj damy, co zwiększa zadowolenie studentów. Koszt, wzrost opłat za utrzymanie kampusu o 1 za studenta. Nie powinno to być mimo wszystko takie kiepskie na razie aktualnie. Wydział przyznany. Okej, okay, zbuduj unikalny wydział. A, unikalny wydział, no tak. No tak, bo tutaj mamy jeden taki wydział, on kosztuje 75 policyjny, okej, okay, dobra. I mamy pierwszą, to też będę chciał jak najszybciej postawić, z czego główna część tego kampusu jeszcze będzie w innej części. Prawdopodobnie gdzieś tutaj może jeszcze będą pozostałe części tego kampusu, bo tu się po prostu wszystko nie mieści na tym ceplu, więc prawdopodobnie na tej tam wyspie jeszcze trochę będzie. Dobrze, mamy w końcu kampus, macie ankietę, nawet dwie. Ja będę tutaj jeszcze kawałek rozwinę naszego dzisiejszego miasta. Naprawdę całkiem nieźle, tu mamy na przykład teraz jeszcze jeden wjazd autostradowy. Więc naprawdę całkiem nieźle się dzieje. Mamy park, który się też rozwija. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jest tutaj nowy, chcecie zobaczyć, jak będziemy ten kampus rozwijać. No i bym zapomniał oczywiście nazwę tego kampusu, tak? Mam nadzieję, że to akurat napiszecie. Więc tak, proszę bardzo, nazwy dla kampusu i ogólnie co tu będzie się działo. No i tak jak mówiłem, jeśli jesteś nowy, możecie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić tego, jak będzie się tutaj działo. No i do zobaczenia już wkrótce. Mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się w niedzielę. Nie, w niedzielę też ten się pojawił. To może nawet w poniedziałek. Kto wie, kto wie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!